Śląsk. Nie do opowiedzenia. Do zobaczenia. Tradycyjne materiały czy termalną? Mamy zwycięzcę. Termano. Super docieplenie polskiego domu. Uzdrowiska chcą walczyć ze smogiem. Nie chcemy gmin zostawić z tym problemem. Mistrzostwa Polski w Goduszynie. Uważam, że jest dosyć trudno. W tamtym roku nie było podbiegów, w tym roku są. Porażka KPR z Zagłębiem Lubin. Musieliśmy zmusić też Zagłębie do większego wysiłku troszeczkę. Witam Państwa po weekendzie. Zaczynamy serwis informacyjny. 10 marca w naszym mieście odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli gmin uzdrowiskowych Dolnego Śląska. Główny cel to wypracowanie wspólnej koncepcji służącej walce z zanieczyszczaniem powietrza, a tym samym ocalenie statusu uzdrowisk. Nie chcemy też doprowadzić do sytuacji, kiedy stracimy nasze statusy. Gminy uzdrowiskowe w przyszłym roku będą musiały zmierzyć się z przygotowaniem operatu uzdrowiskowego. Do tego niezbędnym będzie dołączenie m.in. świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze klimatu. Minister zdrowia na podstawie przesłanych dokumentów zadecyduje, które uzdrowiska utrzymają swój status, a które zostaną go pozbawione. Wszystkim prezydentom oraz burmistrzom gmin uzdrowiskowych zależy na pozytywnej opinii, a tym samym jakości powietrza, ponieważ od tego zależeć będzie ich przyszłość. Chcemy dwóch rzeczy. Z jednej strony ograniczenia możliwości stosowania paliw stałych. Z drugiej strony musimy powiedzieć, ok, pomagamy wam, dotujemy piece nowego typu, nowej generacji. Dzisiejsza jest propozycja. Zmieniamy, żeby nie było tylko Jeremy, ale tam już wcześniej też mówiliśmy o innych źródłach. Wykreślamy Jeremy, bo ja stoję na swoim stanowisku. Uważam, że z tego jest możliwość skorzystania, może przy drobnej modyfikacji, ale wpisujemy innych źródeł pomocowych. I ważne by było, żeby samorząd województwa poczuł się jako gospodarz regionu. Władze dolnośląskich uzdrowisk podpisały porozumienie, oczekując jednocześnie od Zarządu Województwa Dolnośląskiego zdecydowanego stanowiska. Chcą 400 milionów złotych. Myśmy chcieli na to przeznaczyć w kontrakcie terytorialnym 800 milionów złotych. Natomiast kontrakt regionalny program operacyjny jest przyjęty, on jest realizowany, więc jest kwestia, następne pytanie, nawet jeżeli byłoby to możliwe, no skąd? Z których działań, z których priorytetów należałoby te pieniądze zdjąć. Czyli one nagle nie pojawi się dodatkowe 400 milionów, żeby zrealizować ten program. Musimy wspólnie usiąść i próbować to rozwiązać. Te pieniądze są potrzebne przede wszystkim gminom uzdrowiskowym, ale nie tylko gminom uzdrowiskowym. One są potrzebne na Dolnym Śląsku, chociażby z tego względu, że my jesteśmy regionem turystycznym. Jakie konsekwencje niesie za sobą utrata statusu uzdrowiska? To jest, można powiedzieć, taki upadek uzdrowisk, tak? To jest upadek sanatoriów, wielu miejsc pracy, całorocznych miejsc pracy, to trzeba podkreślać. Jest to utrata opłaty też uzdrowiskowej, bardzo ważnego punktu w każdym budżecie gminy. W walkę z zanieczyszczeniem powietrza włącza się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Jesteśmy już jakby po pierwszej rozmowie w Radzie Nadzorczej. Myślę, że jeszcze na marcowym posiedzeniu Rady, czyli w tym miesiącu, zostanie zatwierdzony program, który dzisiaj tutaj będę reprezentował. Będzie to program dwuletni o wartości 50 milionów złotych, który ma w tym okresie pozwolić wymienić instalacje w około 15 tysiącach gospodarstw lub mieszkań. Jest to program przeznaczony dla gmin, a gminy go będą redystrybuować dla osób fizycznych. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie nasza Rada Nadzorcza ten program zatwierdzi i blisko 50 milionów złotych będzie mogło trafić już do samorządu terytorialnego, a za pośrednictwem samorządu do poszczególnych osób, instytucji.
Pod apelem prezydentów i burmistrzów gmin uzdrowiskowych województwa dolnośląskiego podpisali się wszyscy przedstawiciele uzdrowisk na Dolnym Śląsku. W miniony weekend na teren stajni Gostar w Goduszynie zjechali się jedni z najlepszych w Polsce w biegach przełajowych. Ponad 600 zawodników reprezentujących około 170 klubów wystartowało w Mistrzostwach Polski w biegach przełajowych w Jeleniej Górze. Po kilku dniach opadów mieliśmy ogromne obawy, jakie będą warunki, ale jest wspaniale i myślę, że dzisiejsze Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych będą powtórką znakomitej imprezy, która odbyła się w ubiegłym roku w Jeleniej Górze, czyli Młodzieżowych Mistrzostwach Polski na bieżni. Była to świetna impreza i stąd też decyzja o organizacji w Jeleniej Górze Mistrzostw Polski w biegach przełajowych, zarówno w kategorii juniorów, młodszych juniorów, jak i seniorów. Oprócz grząskiego terenu startujący musieli zmierzyć się z trudną i wymagającą trasą w Goduszynie. Uważam, że jest dosyć trudno. W tamtym roku nie było podbiegów, w tym roku są. No całkiem inna trasa. Jest ten podbieg, który będzie ciężki i było to jeszcze czasami, ale może być. Bywały gorsze trasy, jak na przykład w Żaganiu, gdzie była bardzo strasznie dużo wody było i ta jest w porównaniu do tej trasy lepsza o wiele. Na pewno jest dużo górek i ciężki będzie bieg. Ja myślę, że czeka nas zemdlenie i wywalenie i obłoczenie i śmierć ogólnie. Aż tak źle nie było, ale trudne warunki szybko weryfikowały przygotowanie i umiejętności zawodników. Na listach startowych jest czwórka olimpijczyków z ostatnich igrzysk w Rio. Jest mistrzyni Europy z Amsterdamu Angelika Cichocka. Jest wicemistrz Europy sprzed już 3 lat. Będzie w poczcie sztandarowym Krystian Zalewski na 3000 metrów z przeszkodami. Przeglądałem listy startowe. Naprawdę w ostatnich latach nie było takiej obsady na Mistrzostwach Polski. Nie tylko w biegu mężczyzn, ale i w biegu kobiet. Na pewno do medalu jest około 8, a nawet 10 zawodników, także naprawdę będzie trzeba się dużo napracować, żeby zdobyć złoty medal. W biegach przełajowych im trudniej, tym lepiej. Dlatego Jelenia Góra zostanie bardzo dobrze zapamiętana przez uczestników Mistrzostw Polski. Jest to oczywiście oprócz wątku sportowego na pewno, i to trzeba podkreślać, ogromny wkład w promocję naszego miasta. Około 1000 osób, które zagościły dzisiaj w Jeleniej Górze, miejmy nadzieję, zapamiętają nasze miasto, naszą sympatię w stosunku do sportowców. Zapraszamy każdego roku. Władze miasta już zadeklarowały chęć organizacji kolejnych Mistrzostw Polski w biegach przełajowych na naszym terenie. Dolnośląscy leśnicy wzięli udział w 41. edycji Biegu Piastów w Jakuszycach, ale to był dopiero początek sportowej rywalizacji. W sobotę wystartowali w slalomie gigancie, tym razem w Zieleńcu. W wielu zimowych stolicach Polski brakuje już śniegu, ale tu na terenie Nadleśnictwa Zdroje, a konkretnie w Zieleńcu, gdzie 11 marca odbywały się drugie otwarte Mistrzostwa Leśników w narciarstwie alpejskim, białego puchu było i jest pod dostatkiem. Klimat. Mamy wspaniały klimat, a poza tym mamy też świetnie przygotowaną infrastrukturę. Leśnicy z całego Dolnego Śląska rywalizowali w slalomie gigancie w różnych kategoriach wiekowych. Zgłoszonych mamy 111 zawodników z całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. W sumie 350 uczestników naszej pięknej biesiady. Rywalizacja jest dosyć duża i zawodnicy też bardzo dobrze sobie radzą, dobrze jeżdżą, więc jest naprawdę... Jest dobrze. Trasa była na początku łatwa, a potem ciężka. Teraz było strasznie trudno, bo mniej śniegu, więcej lodu i trudno było strasznie mi jechać. A jak Ci się podobają same zawody, impreza? Są według mnie bardzo fajne. Dla Michała to były drugie zawody, dla Milenki pierwsze. Ona jest bardzo mała, nie ma jeszcze 7 lat. Jesteśmy strasznie zadowoleni. Na uczestników czekało mnóstwo atrakcji, m.in. kulik, jazda na skuterach oraz wyścig w rakietach śnieżnych. Są upadki, są zderzenia. Na szczęście nie ma żadnych kontuzji. Po prostu na wesoło przyjmujemy tą zabawę. Pierwszy raz, no i nie powiem, bo ciężko. Ale wygrała pani. No całe szczęście. Mi nam bardziej się podoba, że te skutery są takie fajne. 2 lata temu, kiedy jeszcze tutaj byłem nadleśniczym Nadleśnictwa Zdroje, ustaliliśmy, że możemy zorganizować coś na wzór Piastów w Szklarskiej Porębie, jakieś zawody narciarskie. Padło na zawody narciarskie w narciarstwie alpejskim. No i udało się zorganizować pierwsze.
Obecny nadleśniczy Nadleśnictwa Zdroje kontynuuje tę tradycję. Biorą w nich udział i leśnicy, i rodziny leśników, przyjaciele leśników, przedstawiciele służb mundurowych lokalnych z Dolnego Śląska. Choć rywalizacja była zacięta, najważniejszym celem drugich otwartych Mistrzostw Leśników Dolnego Śląska w narciarstwie alpejskim 2017 była integracja i dobra zabawa. A wszystkich uczestników rozgrzewała góralska kapela Janicki. Jeśli ktoś z Państwa zastanawia się nad odwiedzeniem stoków narciarskich zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Zdroje, informujemy, że takie warunki powinny utrzymać się tu do końca marca. Z Zakopanego do Jakuszyc przeniesiona została Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Zimowych. Udział w niej wzięli m.in. podopieczni Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego ze Szklarskiej Poręby. W Zakopanem warunki nie pozwoliły na organizację Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych 2017, za to w Jakuszycach zimowa aura dopisuje. Mamy tutaj ten nasz swoisty mikroklimat, warunki są rewelacyjne, więc nie dziwię się decyzji, że te zawody akurat zostały przeniesione do nas. Ceremonia otwarcia miała miejsce 10 marca. Udział w niej wzięli przedstawiciele Małopolski, Dolnego Śląska, Podkarpacia oraz Śląska. Jest mnóstwo klubów bardzo dobrych z całej Polski, więc na pewno będzie zacięta. Olimpiady młodzieży są organizowane już od kilkunastu lat z drobną przerwą. Są przede wszystkim dla juniorów młodszych i dla juniorów. W olimpiadzie udział biorą m.in. młodzi sportowcy z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego ze Szklarskiej Poręby. Startuję dzisiaj w konkurencji biegu indywidualnego. Jest najdłuższy dystans, jaki możemy przeprowadzić u nas w naszej dyscyplinie. W sumie przygotowujemy się tutaj do każdego innego biegu, czyli głównie kompleksami, treningami na strzelnicy. Moją pasją jest biatlon i przyjechałem z Gdańska do Szklarskiej, żeby go trenować w Szkole Mistrzostwa Sportowego. Szkoła od lat kształci mistrzów. Najstarszą dyscypliną jest właśnie biatlon od 25 lat. Na co dzień szkolą się pod okiem specjalistów. Od siebie dużo wymagam, od zawodników wymagam jeszcze więcej, więc nie mają ze mną łatwo, aczkolwiek myślę, że gdzieś tam wyniki, które osiągają, to no, dają im na tyle satysfakcji. Żeby to wszystko zagrało, żeby się złożyło na sukces, to musi to wszystko współgrać i wtedy dopiero możemy mówić o jakimś tam recepcie na sukces. Jutro o 15 na Polanie Jakuszyckiej w ramach Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych wystartują biegi sztafetowe. Od porażki rozpoczął swoją drugą przygodę z zespołem KPR Michał Pastuszko. Choć Jeleniogórzanki zdecydowanie przegrały z Zagłębiem Lubin, to gra miejscowych, zwłaszcza w pierwszej połowie, mogła się podobać. W 21. kolejce Michał Pastuszko wrócił na stanowisko trenera jeleniogórskiej drużyny i od razu czekało go trudne wyzwanie. Do hali Parku Sportowego Złotnicza przyjechało walczące o mistrzowską koronę w tym sezonie Zagłębie Lubin. W pierwszej połowie kibice mogli podziwiać bardzo wyrównane widowisko. Nasze szczypiornistki grały ambitnie i agresywnie. Dopiero w drugiej części Miedziowe zdołały odskoczyć Jeleniogórzankom i pokazać swoją prawdziwą siłę. Mecz zakończył się wynikiem 28-17 dla Zagłębia. Musieliśmy zmusić też Zagłębie do większego wysiłku troszeczkę, bo do przerwy graliśmy, jedna i druga drużyna grała fajne zawody, a my trochę koncepcji nam zabrakło w drugiej połowie. Myślę, że 5 bramek to zdecydowanie za mało. Jestem zadowolona dziewczyn, że właśnie mimo wyrównanej walki walczyły w tej obronie dzielnie i systematycznie powiększały tę przewagę, stąd myślę, że zasłużone 2 punkty. Przed KPR kolejne ligowe wyzwanie. Tym razem 25 marca przyjdzie im się zmierzyć z Pogonią Baltiką Szczecin. Kolejna dawka informacji z regionu już jutro w serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.
Dzisiaj w konkursie do wygrania mamy podwójną wejściówkę na seans do kina LOT. Aby ją zdobyć, należy najpierw odpowiedzieć na pytanie. Jakim wynikiem zakończył się mecz KPR Jelenia Góra z Zagłębiem Lubin? Na prawidłową odpowiedź czekamy we wtorek w godzinach od 8 do 10 pod numerem telefonu 75 64 50 050. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora, a więcej szczegółów na temat regulaminu konkursu można znaleźć na naszej stronie www.tvdamieu. Sezon to nowe pomysły. Ta zasada dotyczy także wystroju wnętrz. W salonie Grena przy ulicy Jasnej znajdą Państwo tysiące propozycji i inspiracji. W tym sezonie króluje biel i szarości, przełamana dodatkami w intensywnych kolorach. Nadadzą charakteru Twojemu wnętrzu. Zaaranżuj swój dom na zimę. Odwiedź salon Grena przy ulicy Jasnej w Jeleniej Górze i spraw, że Twoje mieszkanie tej zimy będzie wyjątkowe. Chcesz wiedzieć, co ciekawego dzieje się w regionie? Chcesz być na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami lub interesują Cię ogłoszenia? W ostatni poniedziałek każdego miesiąca bezpłatnie rozdawana jest gazeta Jelonka.com w nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy na terenie Jeleniej Góry i okolic. Sięgnij po sprawdzone źródło informacji.